Partnerem strategicznym programu jest PKO Bank Polski. Są w każdym społeczeństwie osoby o szczególnych predyspozycjach, które starają się bardzo wnikliwie obserwować potrzeby obecne, ale także antycypacyjnie dostrzegać to, co będzie ciekawe, ważne za rok, za dwa, za trzy. I właśnie niektórzy z nich próbują te swoje pomysły zamienić na biznes. W niektórych przypadkach taka zamiana trwa miesiące, w niektórych przypadkach trwa rok, dwa lub trzy, a bywa, że w niektórych przypadkach trwa znacznie dłużej. I te osoby czy grupy osób bardzo często doprowadzają do powstania określonego produktu, czy określonego projektu, czy określonej technologii po to, żeby następnie to skapitalizować i dany projekt czy dany pomysł zaoferować większej organizacji, która potrafi z tego zrobić znacznie szybciej, w większej skali, czasami międzynarodowej, jakiś użytek. Bardzo wiele firm wspiera w jakiejś mierze startupy skojarzone z ich rodzajem działalności po to, by niektóre z pomysłów powstających na obrzeżach ich działalności wykorzystać i rozwinąć taką później linię produktową czy usługową. I myślę, że tak to jest po prostu, że nowe spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość, nowe pomysły czy skojarzenie różnych pomysłów z różnych dziedzin, to jest właśnie ta część, która decyduje o rozwoju zarówno produktów, usług i rozwoju takim technologicznym. Natomiast przed nami też pamiętajmy właśnie w ramach chronienia klimatu, chronienia kuli ziemskiej przed taką zagładą klimatyczną, no, będą potrzebne rozwiązania nowego typu. I to jest wielka przestrzeń, gdzie będą na pewno powstawały różne pomysły, które będą służyć poprawie warunków życia ludności. Startupy to oczywiście bardziej sposób myślenia i logika wynajdywania najbardziej innowacyjnych, nowoczesnych, takich, które wyprzedzają swoje czasy, rozwiązań, usług i produktów. A więc chociażby z tej racji każdy, kto myśli ponadczasowo, każdy, kto szuka niszy, każdy, kto szuka takiej oryginalności w zakresie wejścia na rynek konsumentów, każdy, kto potrafi odpowiedzieć na bardzo unikalną częstokroć potrzebę, bo ją wytworzyć, to oczywiście będzie myślał startupowo. Stąd to moje przekonanie, że to jest sposób i model myślenia i uprawiania biznesu, a nie tak naprawdę tylko i wyłącznie pewien określony twór. Natomiast bezsprzecznie trudno sobie wyobrazić najnowocześniejsze technologie, takie, które dla nas kojarzą się z Doliną Krzemową bądź z innymi, oczywiście bardzo szybko rozwijającymi się obszarami podmiotów gospodarki narodowej, nie tylko, bez startupów. Startupy wyprzedzają swoje czasy, startupy właśnie są małymi instytucjami, które próbują określony produkt, usługę przekuć w takie rozwiązanie, które zmienia rynek. To znaczy one nie zagnieżdżają się w rynku, tylko ich celem jest całkowita rekonfiguracja zasad obowiązujących na rynku. Startupy są oczywiście inicjatywami nastawionymi na zysk. Specjalizują się w swoich niszach. Szukają takich nisz, które pozwalają im nie tylko zbudować ciekawy, nieobecny na obecnie na rynku produkt, ale również kapitalizować się.
Niestety jest to rynek niełatwy, aż 9 na 10 startupów średnio upada. Niemniej te, które utrzymują się na rynku, bardzo często zostają zyskownymi firmami. Historycznie możemy powiedzieć, że chociażby Windows Billa Gatesa jest takim. Był startupem tworzonym w garażu, nawet jeśli w tej całej opowieści jest nieco elementów bajkowych, to wiele interesujących i ciekawych firm powstało właśnie w formule startupowej. Obecnie w Polsce mamy silnie rozwijający się rynek startupów. To kolejny dobry rok. Powstały spółki, startupy, które uzyskały uznanie wielu inwestorów, również zagranicznych. Obecny rok jest rokiem, nie można powiedzieć przełomowym, ale możemy powiedzieć zachować ostrożny optymizm. Nie znamy jeszcze szczegółowych danych, jeśli chodzi o czwarty kwartał, ale możemy założyć, że jednak uda się przekroczyć rekord zeszłoroczny. Nieznacznie, ale powinno się udać przekroczyć zeszłoroczny rekord inwestycyjny, który wynosił około 3,6 miliarda złotych. Zawsze warto inwestować w startupy, natomiast ten rok może być przełomowy ze względu na środowisko wysokich stóp. Banki mają tę możliwość, że mogą inwestować w nowe technologie. Uważam, że jesteśmy obecnie odpowiedzialni za to, żeby pomóc startupom wtedy, kiedy oni byli z nami. Teraz jest taki moment, żeby się za to odwdzięczyć. Uważam, że potrzebują środków, które są obecnie do dyspozycji w bankach, a banki też na tym skorzystają, bo ponieważ bardzo często te wyceny, które do niedawna były bardzo wysokie, są obecnie niższe, bardziej atrakcyjne do inwestowania i jako bank możemy sobie pozwolić na to, żeby kupić dane rozwiązanie, które jest nadal atrakcyjne dla klienta, stosunkowo taniej. PKO Bank Polski uważa, że warto inwestować w startupy, dlatego że w naszym DNA jest innowacyjność. Musimy pomagać młodym firmom, które dopiero wchodzą na rynek technologiczny, po to, żeby w przyszłości korzystać również z ich usług. Jako bank mamy dostęp do szerokiego grona klientów. Startup nie ma takiej możliwości. W związku z tym to jest taki naturalny ekosystem. Im lepsze rozwiązanie dostarczy nam partner, w tym wypadku startup, tym później szybciej możemy to zaadoptować do banku i dostarczyć do szerszego grona klientów. Jako bank przede wszystkim chcemy słuchać naszych klientów. To oni najlepiej wiedzą, czego potrzebują od nas, co powinniśmy dostarczyć i jakim kanałem dystrybucji. W związku z tym przeprowadzamy szereg różnych badań. Pod te badania wyszukujemy rozwiązań i wtedy wiemy, czy to ten, czy inny startup jest w stanie spełnić te oczekiwania. Prostej odpowiedzi, w jaki sektor startupowy inwestować, oczywiście nie ma. Gdybyśmy ją znali, byłaby warta wiele pieniędzy i byłby to doskonały pomysł na startup. Niemniej możemy uwzględnić kilka obszarów, które są nieco lepiej, oferują większą stopę zwrotu. Wspominałem o usługach, między innymi o Booksy i o DocPlanerze. Pewnym obszarem w zeszłym roku cieszył się również rynek farmaceutyczny. Cały trend związany z kwestią naszego zdrowia, z opieką zdrowotną i też jakby związany z procesem starzenia się naszych społeczeństw będzie naturalnie rozwijał się również na rynku startupowym. Inwestorzy będą poszukiwali spółek, które będą ułatwiały życie starszej generacji. To będą projekty służące ochronie klimatu. Tutaj będą wielkie środki, a więc osoby, które będą działać w tym obszarze, poszukiwać nowych rozwiązań, na pewno mogą liczyć na wsparcie. Na pewno w przypadku naszego kraju to
te wszystkie kwestie, które są związane z poprawą warunków życia, chociażby mieszkaniowych. No pamiętajmy, że brakuje nam 2 milionów mieszkań, a kilka milionów mieszkań wymaga modernizacji, rewitalizacji, a więc tutaj różnego rodzaju pomysły na pewno będą mile widziane. Niewątpliwie unowocześnienie energetyki, ciepłownictwa, niewątpliwie unowocześnienie transportu. To są te obszary, gdzie mamy i najwięcej wyzwań, i najwięcej zagrożeń, ale także ja tutaj widzę najwięcej szans. No na pewno wszystko, co wiąże się z gospodarką cyfrową, z wykorzystywaniem wielkich zasobów informacyjnych, ze sterowaniem gospodarką, z robotyką, z automatyką, to jest ta przestrzeń do ekspansji. Na pewno wszystko, co się wiąże z ochroną zdrowia, z medycyną. My osiągnęliśmy w tych ostatnich 30 latach wiele sukcesów, ale też ponieśliśmy wiele porażek. Przez długi okres czasu wydłużało się nasze życie Polaków. W ostatnich kilku kwartałach niestety ono uległo znacznemu skróceniu. Musimy z tego wyciągnąć także wnioski. No i wreszcie jest rozmowa poważna o ekonomii umiaru w ogóle w świecie, to także w kontekście tych zmian klimatycznych. I dyskusja na ten temat, jak rozumieć i co należałoby robić w ramach tej debaty o ekonomii umiaru, czyli żyć na przyzwoitym poziomie w sposób no, jak najzdrowszy, jak najdłużej, ale jednocześnie bez niszczenia, dewastowania środowiska naturalnego i bez wprowadzania zagrożeń o różnym charakterze dla życia społecznego i gospodarczego. Więc tutaj mamy wyzwania z różnych stron, z jednej strony pewnych działań technologicznych, ale z drugiej strony także takich kulturowych, także związanych z twórczością człowieka. Startupy na pewno muszą być odważne. To znaczy stosuje się taki przelicznik, że na około 1000 inwestycji w zakresie takich spółek venture capital, które je realizują, nawet jeżeli dwa, trzy podmioty osiągną sukces, to już oczywiście sprawi to, że zwrócą nam się te wszystkie inwestycje. A więc to zawsze jest ryzyko ze strony inwestora. To zawsze jest umiejętność rzeczywiście patrzenia takiego trochę predykcyjnego, wyprzedzania, jeszcze raz podkreślam, swoich czasów i patrzenia na rynek jako na dynamiczny twór, nie myślenia sztampowego. Więc w jakie startupy warto inwestować? W te, które rzeczywiście funkcjonują w obszarze nowoczesnych technologii. Ostatnio otrzymaliśmy informację jako Polska, że polscy uczeni, polski startup także stworzyli najbardziej cienką, najlżejszą baterię, która po 8-minutowym naładowaniu bardzo długo stanowi nośnik energetyczny i może zrewolucjonizować rynek małych baterii, używanych chociażby w telefonach komórkowych, ale nie tylko. No właśnie to jest to patrzenie, wydaje się na rozwiązania, które istnieją, wydawałoby się na rozwiązania, które wymagają bardzo dużych inwestycji, aby przekroczyć już ten poziom funkcjonowania i absorpcji. Natomiast okazuje się, że istnieją jednak takie luki, które sprawiają, że można wejść z produktem o wiele bardziej innowacyjnym, który wiele poziomów jeszcze wyżej podwyższa nam tą stawkę. A więc to jest umiejętność takiego myślenia, ale przede wszystkim uwierzenia i zaufania, a przede wszystkim także i umiejętność ponoszenia ryzyk. Znaczy nie da się myśleć o kategoriach inwestycji typu venture capital w startupy bez brania na siebie bardzo poważnych ryzyk. To, że teraz czekamy na dane, które sprawią, czy faktycznie ten 2022 rok sprawił, że przebiliśmy tą granicę 4 miliardów złotych inwestycji w startup ze strony właśnie spółek Venture Capital. Przypominam, że w Polsce rekord wynosi 3,6 miliarda, ale istnieje prawdopodobieństwo, że to się zdarzy, ale to wynika tylko z tego, że Polska stała się bardzo rozwiniętym rynek wysokich kompetencji, umiejętności i właśnie rynkiem, który minimalizuje ryzyka w zakresie inwestycji w startup.
Okres napięć w świecie jest czasem zagrożeń. Jest okresem wielu wyzwań, ale jest także okresem szans. I myślę, że to dlatego są okresy, kiedy stawianie, poszukiwanie nowych rozwiązań jest koniecznością, jest potrzebą. I wiele firm wie, że będzie musiało zmienić swój profil, że będą musieli się stać bardziej efektywni, bardziej pomysłowi, bardziej tacy inteligentni, sprytni. I stąd myślę, że także właśnie stawianie bardzo często na nowe rozwiązania, na poszukiwanie ciekawych startupów. Ale także myślę, że może być taka sytuacja, że zdajemy sobie sprawę, iż dostęp do finansowania w kolejnych okresach może być nieco trudniejszy w niektórych obszarach ze względu właśnie chociażby na konieczność przeciwdziałania inflacji. Czyli z jednej strony są tutaj szanse i wyzwania, a z drugiej strony konieczności. Ze względu na pandemię i całe to otoczenie najszerzej inwestujemy obecnie w tak zwany e-commerce. Klienci chcą korzystać z płatności elektronicznych, coraz częściej korzystają z tego świata, w związku z tym chcemy dostarczyć im jak najlepsze doznania i rozwiązania. PKO Bank Polski od wielu lat ma program akceleracyjny pod nazwą Let's Fintech. Jako Let's Fintech wspieramy środowisko startupów w bardzo szerokim zakresie. Wyszukujemy rozwiązania na wczesnym etapie, czasami nawet pomysłu. Wierzymy w takie rozwiązania, potrafimy je adoptować i one bardzo często stają się naszymi korowymi funkcjonalnościami, które dostarczamy w aplikacji bankowej, ale również szukamy firm z potencjałem, w które moglibyśmy jako grupa kapitałowa zainwestować. Prowadzimy też szereg warsztatów innowacyjnych, pokazujących te innowacje do wewnątrz banku, ale także to, co robimy wewnątrz banku, do zewnątrz. Także ten ekosystem startupowy jest dosyć dobrze rozpoznany przez PKO Bank Polski i przed Let's Fintechem świetlana przyszłość. Jeśli chodzi o twórców startupu, to oczywiście podstawową korzyścią jest zdobycie stabilnego i dużego finansowania. Istotą startupu jest to, że mamy ciekawy pomysł, mamy pewne kompetencje, ale brakuje nam dużego finansowania. Z drugiej strony, to znaczy ze strony inwestora, możemy oczekiwać zadowolenia z faktu, iż w sposób płynny i bezproblemowy inwestuje w talenty, grupę ludzi, która jest kreatywna i która dostrzega to, czego nie dostrzega większość kreatorów naszego życia gospodarczego i ekonomicznego. To często wiąże się z bardzo poważnymi zyskami, ponieważ niestety w wielu przypadkach inwestor zachowuje większość udziałów w takim startupie, a zatem posiada kontrolę nad przyszłością spółki. W sytuacji, w której ona zaczyna przynosić milionowe zyski, jest to wielki atut dla takiego inwestora. Mamy do czynienia z pełzającym kryzysem systemu finansowo-bankowego wcześniej, teraz także w obszarze tradycyjnych branż produkcyjnych, ale także i sektorów usługowych. A więc sposobem wyjścia inwestorów poza właśnie coś, na co rynek już nie reaguje w sposób adekwatny, jest szukanie nowych rozwiązań. Paradoksalnie to jest sposób ucieczki, takiej przemyślanej, dynamicznej ucieczki od ryzyk związanych z tradycyjnymi branżami. A więc rok 2023, tak, rok trudny z racji inflacyjnych, rok trudny ze względu na przemodelowanie tego, co się stało chociażby sektorem energetycznym w związku z agresją Rosji na Ukrainę i nie tylko, ale to jest też przy okazji rok poszukiwania nowych rozwiązań. Utarte ścieżki przestały się sprawdzać. Paradoksalnie, jeżeli rynek przestaje być stabilnym obszarem inwestycji, to zgodnie z najbardziej powszechną definicją inteligencji, no nie powinno się powtarzać tej samej czynności, oczekując innego rezultatu. Tutaj w tym przypadku właśnie szuka się nowych możliwości. W tym przypadku startupy są doskonałą odpowiedzią na poszukiwania nowych możliwości inwestycyjnych.
Partnerem strategicznym programu był PKO Bank Polski.